Wojska krzyżackie przybyły na warmińsko-mazurską ziemię. To znak, że do bitwy pod Grunwaldem coraz bliżej. W Nowym Mieście Lubawskim rozpoczął się czwarty marsz pod Grunwald. Ja właśnie stamtąd wróciłem, proszę więc zobaczyć, jak wyglądają ostatnie dni przed starciem Polaków z krzyżakami. Marsz pod Grunwald, ale najpierw marsz pod Bratian. Na czele sam brat Jan, założyciel wspomnianej wsi. To polski rycerz, który wstąpił do zakonu krzyżackiego. Brat Jan założył jednocześnie w okolicznych Łąkach klasztor. Klasztor, a tam byli franciszkanie. Wśród zacnych gości Werner von Teckingen, wielki szpitalnik i komtur elbląski, który przeżył bitwę. Tu w jego roli Adam Żyliński, na co dzień poseł. Żona przez cały tydzień szyła mi rynsztunek, umundurowanie. To było wielkim wysiłkiem czynione, do drugiej, do trzeciej nad ranem. Ja prosto z Sejmu przyjechałem tutaj, jestem bardzo szczęśliwy. Marsz pod Grunwald to nic w porównaniu z samą bitwą. Jest muzyka, jest przydrożny sklep. Krzyżak też człowiek, pić musi. Tymczasem w Bratianie pełna gotowość. Pod Grunwald się oczywiście przygotowujemy, zbroimy się. Także praca w re, jak widać, powstaje grot dowódczni w tej chwili. Właśnie tyle zostało z zamku w Bratianie, gdzie na kilka dni przed bitwą pod Grunwaldem nocował mistrz krzyżacki Urlich von Jungingen. I właśnie na tym zamku zgromadził kilkadziesiąt beczek z winem. Miał je wypić po zwycięskiej bitwie. Jak wiadomo, mistrz krzyżacki bitwy nie przeżył, a beczek z winem nigdy potem już nie odnaleziono. Zamiast wina jest za to miód pitny. Skoro słuszność jest po naszej stronie, to po prostu nawet nie trzeba naszych rycerzy zagrzewać. My wiemy, że musimy wygrać, wygramy i to jest pewne. Historia pokazała, że było inaczej, a to co teraz działo się w Bratianie, śmiało można nazwać lekcją historii. Doskonałą okazję do tego, żeby powiedzieć całemu światu, przekonać też wszystkich Polaków, że jesteśmy narodem, który potrafi zwyciężać i bawić się ze zwycięstwa. Kolejna taka zabawa w lipcu. Na polach grunwaldzkich odbędzie się rekonstrukcja bitwy w 600 lat po zwycięstwie wojsk Władysława Jagiełły nad Krzyżakami.